Projekt uchwały wzywającej Unię Europejską do wycofania się z pomysłu zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych do 2035 roku trafił do Sejmu. Jego autorzy, czyli politycy suwerennej Polski, podkreślają, że chcą dla obywateli wolności, a nie zakazów. Pomysł forsowania przez Unię Europejską dotyczący wprowadzenia od 2035 roku zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych nie podoba się Polsce i Polakom. Zdecydowanym wyrazem sprzeciwu jest tu projekt autorstwa suwerennej Polski, który trafił już do Sejmu. My jako suwerenna Polska wzywamy wszystkie siły polityczne, te, które życzą Polsce dobrze i Polakom, aby poprzeć, albo najlepiej jednogłośnie w Sejmie, przyjąć uchwałę, która wzywa organy Unii Europejskiej do wycofania się z ideologicznego, szaleńczego pomysłu zakazu rejestracji samochodów spalinowych od 2035. Wskazał wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, dodając, że Polacy powinni mieć wybór. Samochody mają być takie, jakie Polacy chcą nimi jeździć. Chcą jeździć spalinowym czy też dieslowskim, niech jeżdżą. Chcą jeździć elektrycznym, to jest ich dobrowolny wybór, to jest ich decyzja, a nie decyzja odgórna, podyktowana często przez grupę lobbystów, którzy chcą zarobić na tej transformacji i na wykluczeniu komunikacyjnym. Wprowadzenie takiego zakazu oznaczałoby przede wszystkim niebagatelne koszty, związane między innymi z zakupem samochodu elektrycznego oraz jego utrzymaniem. Część społeczeństwa tym kosztom zwyczajnie by nie sprostała, a to w konsekwencji doprowadziłoby do ich wykluczenia komunikacyjnego, akcentował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski. Polska broni Polaków do posiadania własnego samochodu, do poruszania się. Jesteśmy przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu, szczególnie wykluczeniu komunikacyjnemu, które dotknie mieszkańców polskiej wsi. Nie ma na to naszej zgody i ufamy, że polski Sejm podejmie jednogłośnie taką uchwałę, która będzie broniła tego prawa Polaków do posiadania samochodu. Wysokie koszty to jeden z argumentów przemawiający przeciwko zmianom proponowanym przez Unię Europejską. Kolejnym są kwestie związane z bezpieczeństwem, podkreślił wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Wielu przedstawicieli służb przeciwpożarowych wskazuje i mieliśmy wiele takich przykładów, chociażby w moim regionie, w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie bardzo trudno jest ugasić pożar pojazdu elektrycznego. Na tym jednak nie koniec. Polityk suwerennej Polski zwraca uwagę na kolejny ważny element. Niezbędnym komponentem do tego, żeby mogły być tworzone samochody elektryczne, są złoża litu, który służy do produkcji baterii zasilających te pojazdy. Złoża te, światowe złoża, wraz z możliwościami ich wydobycia, pozwalają na produkcję rocznie maksymalnie 8 milionów sztuk pojazdów elektrycznych. Tymczasem, szanowni państwo, według danych Eurostatu, w 2019 roku zarejestrowanych w ramach państw Unii Europejskiej było 236 milionów pojazdów spalinowych. Poseł Mariusz Kałużny z suwerennej Polski nawiązał tu do problemów z Krajowym Planem Odbudowy. Podkreślił, że pieniądze na KPO są finansowane z podatków, w tym z podatków nakładanych na samochody spalinowe. I o tym Polakom trzeba mówić, że biorą udział w wielkiej narodowej zbiórce na KPO. Na razie Polska jest jedynym krajem, który opowiedział się przeciwko unijnym przepisom w tym zakresie. Od głosu wstrzymały się Bułgaria, Rumunia i Włochy.